kręcić, żeby rzeczywiście loki były naturalne, żeby układać włosy tak, żeby ten skręt wydobyć. Będziemy o to... Którymi są Joanna Jędral, która razem z siostrą Fiedorowicz, posiadaczka loków, na Instagramie znana jako Zakręcowinia. Zakręcownia. Zakręcownia. Tak. Trudna nazwa. Zakręcona nazwa. Tak. Oczywiście. Powiedzcie, od czego zacząć? Czy... Jak najbardziej. Bardzo często taka utrata loków, kiedy wcześniej one się mocniej kręciły, wynika z jakichś zmian hormonalnych, tak, wynikających na przykład z ciąży czy innych przebiegających w życiu chorób. Ale też często jest tak, że ludzie po prostu nie są nawet świadomi, że mają te kręcone włosy czy falowane włosy. Często określane te włosy są jako takie niesforne. Tak, niesforne, puszące się. I ludzie myślą, że tylko takie typowe loki, jak na przykład ma Asia, to są właśnie włosy typowo kręcone, a włosy falowane to nie są takie ni to proste, ni to kręcone i raczej... Natomiast tutaj już jest konkretny skręt. Tak, takie sprężynki, tak. I dokładnie tak jak Emilka powiedziała, tutaj... Słychać się. Tak jak Emilko, w czym się sobie podobamy, bo niektóre osoby podobają się sobie w prostych włosach, inni właśnie w kręconych, czy właśnie w takich falach. Ale taka najprostsza metoda, żeby zobaczyć, czy nasze włosy chcą się kręcić, to jest po prostu pougniatanie ich po myciu, kiedy są mokre. To jest taka minimalna metoda, żeby zobaczyć, czy te włosy chcą się kręcić. Wysuszymy potem, no i widać, czy tam się coś dzieje, czy nie. A potem już można działać właśnie z różnymi produktami do stylizacji. Chciałbym zobaczyć takie ugniatanie. Tak? No może tak na mokro nie będziemy tego robić, bo akurat dzisiaj już mamy wystylizowane nie, włosy. Tak, żeby nie zepsuć, ale generalnie tak. Bardziej mamy tego typu włosów. Ruch. Tak, mamy przygotowane tutaj produkty ze sobą. Oczywiście takie ugniatanie włosów, stylizacja, to jest taki końcowy już etap mycia. Na początku musimy oczyścić skórę głowy, używając szamponu. Później aplikujemy na długość włosów maskę, którą najlepiej jest wczesać we włosy, albo szczotką, albo właśnie grzebieniem z takimi szerzej rozstawionymi zębami. Tak, ale a słuchajcie, zaczynamy. Wiemy jeszcze, jaką wersję siebie będziemy lubić bardziej. Czy te loki, czy ta burza włosów nam będzie odpowiadać, czy jednak wolimy taką bardziej wygładzoną fryzurę, więc myślę, że każdy w domu ma szampon, ma odżywkę. Więc to dobra wiadomość. Wybrać jako taką odżywkę bez spłukiwania, wziąć odrobinę w dłonie i pougniatać od końcówek do nasady. Suszarkę z konkretną końcówką. Jak używać? Tak, konkretna to się tutaj prezentacja. Nie jest to domkie suche, twarde pasma. To nie tak trzeba zwane się... Sucharki, nie, tak zwane mięsiste loki. No jak długo i jak długo trwa ta zabawa? To zależy, jak bardzo jesteśmy w tym. Z czasem myślę, że Asia tak, też podzieli zdanie, że raczej trwa to o wiele krócej. Tak, zdecydowanie. Nie ma się co przejmować. To też zależy od preferencji tak naprawdę i też jakiego efektu oczekujemy. Bo tak naprawdę nawet samo ugniatanie z jednym produktem może... To ręczniki? To są ręczniki do włosów mojej marki, autopromocja. Więc właśnie dzięki temu, że one są takie gładkie, nie puszą włosów, nie elektryzują ich, nie sprawiają, że będą jakieś matowe i przy okazji bardzo dobrze odsączają wodę, więc włosy sną szybciej. No i właśnie później sięgamy po tę suszarkę i dyfuzor. W jaki sposób? Jest matowa. Za nami wyświetlamy teraz zdjęcie. Jest przykład robienia czego. Metoda jest okropnie czasochłonna. To prawda. Ja nieraz próbowałam, aczkolwiek... Włosy supałkowe, które mają naprawdę bardzo ciasny skręt i potrzebują tego wygładzenia, rozdzielenia definicji na długi czas, bo my raczej myjemy częściej włosy niż posiadaczki włosów typu afro. Tam robi się to raz na tydzień około. My co 2-3 dni raczej standardowo, więc nie potrzebujemy aż tak dokładnej stylizacji i no szkoda po prostu naszego czasu. Tak. A też ja na przykład lubię taki artystyczny nieład, powiedzmy. Naturalny efekt. Tak, naturalny efekt. Tak. Tego nie będę robić już teraz, no bo mam... Tak, tutaj... nie zepsujemy tutaj wszystkiego. Tak, ale normalnie zawsze jest masa skóry głowy, żeby odbić włosy od Dobrze, zady. To my zaraz... Joanna Jędral, która z siostrą prowadzi bloga. Jak się nazywa wasz blog? Curly Wearly Sisters. No i właśnie, bardzo z siostrą. I Emilia Fiedorowicz, posiadaczka loków, też która prowadzi na ten temat konto na Instagramie. Bardzo Zakręcownia. Bardzo dziękujemy.